Cześć, witam Was serdecznie. Jestem na następnym kawałku pszenicy. Specjalnie się tutaj zatrzymałem, żeby Wam coś pokazać. Widzicie takie te ślady na tym uwrociu? Takie jasno-zielone. Specjalnie się też zatrzymałem, bo i nie wiadomo skąd znowu ruszył. Zrobiłem obwód praktycznie totalnej ciszy, ale już jest. Może wyjdziemy tam delikatnie. Powiem o co chodzi mi tutaj. Tu widzicie, jest jakby o słabiutka, jakby azotu nie było. Część tutaj jest może była gdzieś delikatnie. Tu jest ciężka ziemia, dosyć jak glina, ale mniejsza o to. Tu jak widzicie ślad z ciągnika, środek jest wyższy i znowu ślad ciągnika. I teraz zobaczcie, ja na obrocie się nawracałem, nie wiem, palec, na tym bliskicie. Wszędzie, o, przejdę się tutaj, bo pokażę. Wszędzie tak, gdzie podjeżdżałem, tak, nie, cyk i powrót. No i też to widać w łanie, te moje koła. I zobaczcie tutaj, jak gdzieś jeszcze nie fortunnie to wszystko wpłynęło. Tu było uprawiane agrotomem, ale to jest ewidentnie widać takie ścieżki. Na, z drugiej strony na obrociu jest troszeczkę lepiej, bo tam jeszcze tym gruberem robiłem jeszcze coś tam. Wtedy te skały rozrywałem troszkę, mówię, trzeba. Tutaj chyba tylko zrobiłem bruzdę z tego co kojarzę i w łanie już tego nie widać. W łanie już tego nie widać. Jak pewnie kojarzycie kawałek, to ja tutaj też byłem. Niestety, no a tu jest troszkę inna ziemia, ale tu też nie będzie to, co powinno być zawsze. Ale co tu się stało? Tu już na przykład ta pszenica czwarte pióro utrzymała, czyli mamy jakieś tam... Dobrze mówię, żebym wziął, że jedną, a nie dwie, bo potem powiedzą, że oszukuję, tak? Jeden, drugi, a tu nawet pięć się utrzymało. Chyba, że to są dwa, poczekajcie. Nie, jedna. Jedna, widzicie, pięć. No to tutaj już to lepiej wyglądało, jeśli chodzi o te zgwiżdżenie. Tu już się pięć. I mimo, że gdzieś tam powypadała, załóżmy, nie, z obsady, no to jest po prostu więcej tych pędów bocznych. I tak to wygląda. Tu gdzieś miałem dziurę. Tu jeszcze ta mysza była, z tego co kojarzę, i dlatego tutaj są te przerwy między siewnikami. Dopiero na sam koniec tej myszy już nie miałem. Tam gdzie był reform posiany, o, po kukurydzy, tam tą myszę odnalazłem dopiero tam na tamtym polu. To co odjechałem, to już moja wina, a nie mam co już walać na mysie. No ale co tu wam chciałem, o, i przestało wiać. No i tak właśnie to wygląda. Pszenica jest po tej jedynce 22 maja. Przepraszam, mój błąd. Nie. Dobrze mówię? Nie, dobrze mówię. Tak, bo tutaj tak samo byłem. Nie, już się wystraszyłem, już mi się te daty mylą. No i tu już mam na przykład 3. No to już więcej nie będzie. No jakieś czwarte, to było ich więcej, ale one zamierają. Mimo, że tu naprawdę jest taka pole trzymające wodę. No, no ale tak to wygląda. No ale zobaczcie sobie. No, jeszcze tutaj. A dobra, pal licho. Co tu się dopiero liść flagowy ukazuje, podflagowy. No powiem wam, że na taką tę jedynkę, którą robiłem tego czasu, no to 22 maja dopiero był wjazd z tą jedynką. To naprawdę. Na jakiejś wielkiej presji grzybowej tutaj na niej nie ma. Tu jest stanowisko po rzepaku. Tu sobie coś już chodziło, widzę, po ścieżce. No. No i tutaj także również była tylko dodane setka tynek sapak etylu, bo nie wiedziałem, jak mam podejść do tematu, a żeby znowu jej, wiecie, nie
nie zrobić, że będzie w tej fazie praktycznie by się zatrzymała, no to mówię, dobra, niech ona złapie oddechu, trudno, może nie będzie leżeć, bo ona też jest wykluczona tym opryskiem. Mówię, bo pszenicę po kukurydzy, gdzie dopiero też była regulacja 22 maja, to są wyższe od tej plantacji. No ale są też chyba w podobnej fazie. No to dzisiaj tam będę na tym polu, to będę zaglądał. No i tu chwilę jeszcze tam skoczymy. Uspokoiło się. Mówię, obóz już sobie objechałem. Tu sobie dam cyk. No i tak ona wygląda, tutaj tak się prezentuje ten one. Tak, widzicie, czasami też tanio, no bo difekonazol, załóżmy, przyjmuje tam plus, minus, będzie się dobrze liczyć, kosztuje litr 100 zł, no to mnie to już kosztuje tutaj, no taki tutaj uzupełnienie, to jakby tej jedynki, te dwójki, 50 zł, no bo te substancje jeszcze będą się na siebie zazębiały, no bo to minął tydzień. No, bo robiłem w niedzielę, dzisiaj jest poniedziałek, to one się będą jeszcze się coś tam będą zazębiały, także tutaj już powinno być jakaś tam ochrona, ewentualnie będziemy patrzeć, reagować, to będziemy wjeżdżać jeszcze z czymś tam, ewentualnie będę dorzucał, no zobaczymy, jak to się wszystko poskłada. No tu raczej będzie na pewno wjazd, no bo tu jest taka ziemia, że no przynajmniej 3 tygodnie, by tu nie padało, no to tu jeszcze będzie zielono, tu nie będzie nic chło. No to jest glina, tutaj naprawdę jest tutaj taki, szczególnie tu tak samo to widoczne, te ślady, zobaczcie, ściągnika. Czyli też tam jest. No dobra, to podgrzejemy trochę, bo przestało wiać, no to trzeba po prostu podgonić. No i tutaj jak widzicie już troszkę zrzuca z tego względu, że no nie były te bardzo optymalne warunki. No nie było źle, no przejechało się, ten protektor się odgniótł na polu i jakieś rzepaki, no będą zamierać. Albo taki dziad będzie sobie stał, kikut. No, no w niczym tu nie jeden na całe pole, czy dwa, czy tam parę, no a tam jakiś następny wystaje tutaj. No to w niczym już nie będą przeszkadzać. No i tak tutaj to wygląda, no jest tak, no w miarę, no. W miarę. Dlatego tutaj też przejechałem z tamtego kawałka na ten. Idą tutaj aminokwasy i siarczan magnezu. No i do tego ten difekonazol leci sobie i takim czymś tu Chris posuwa, no nic też wielkiego nie chciałem, nic dużo dawać, bo żeby znowu sobie tutaj coś nie narobić. No. No w miarę tutaj, no w miarę to jakoś tam jest, no. Ten liść też w miarę zdrowy, jakoś się uchowała. Tylko tak patrząc po dołowrocia i patrząc tutaj po długości, to wydaje mi się, że to jest odmiana opal, bo euforia jest taka troszkę jaśniejsza, opal jest ciemniejszą pszenicą i to też dobrze tam jest widoczne, tam gdzie jeździłem na tych polach po kukurydzy też było pomieszane i załóżmy czy tak i też było odcięcie i tam na jednym polu też tam jest to widoczna różnica w kolorze, to też łatwo określić i wydaje mi się, że tu jest po powrocie jakoś euforia, tak na odcień patrzę, jest po prostu jej kolor. No ale wiadomo, tutaj praktycznie zaraz będą jeszcze po jakichś takich tych posiarczania, to praktycznie będzie się tutaj to wszystko już jakby jednoczyć w jedną całość, także to zaraz będzie ciężko odróżnić, ale tak patrząc po tych swoich plantacjach, po tych kukurydzianych, po tych, to wydaje mi się, że to jest opal. No i opal moim zdaniem, no on tu właśnie mniej ucierpiał, nawet na tamtym kawałku też był opal i on też był mniej to odchorował, aniżeli euforia. I to takie moje spostrzeżenie tylko.
Także tutaj tak domniemiewam, że to jest opal, bo on tu lepiej wygląda, więcej ma tych pędów po prostu. No i jeszcze nie składam broni, jak to się mówi. No może tutaj ta obsada, no, jest na pewno wyhamowana na wzroście, no miejmy nadzieję, że nie wpłynęło to na wielkość kłosa, no tego się obawiam. Tak się obawiam, no dlatego mówię, tutaj z tą regulacją podszedłem bardzo delikatnie. No co to za jakieś robale mi tu fruwają? A, to za szybą są. No i tutaj u wrocie, no jest takie właśnie zagniecione, tak? No to też nie było idealnych warunków, jeszcze jak chciałem, to jeszcze tutaj deszcz mi przyszedł na to wszystko, to już powiedziałem, nie zjeżdżam, jadę w tym deszczu. Nie było tam nic wielkiego, tak gruchnęło, taka chmura, nie wiem, 10 minut. Tak ciapało i mówię, nie, muszę, jak nie skończę, ja dopada więcej, to nie wjadę. Mówię, będę taki kawał jechał, mówię, kurde. No kawał, nie kawał, 4,5 km. Będę, mówię, tutaj dosiewał, mówię, hektar czy ileś, czy pół? Gdzieś około hektara, bo też zaczęło padać, bo byłem na tamtej ścieżce, no to mówię, tu jeszcze u wrocia by mi zostały, no to załóżmy około hektara, bo jedno wrocie ma około 30 arów, ale to ma całe chyba na 21 metrów, no to jak mamy 15, no to ma mniej tam sumarycznie, no to mówię, około hektara. Wiedziałem, że nie zjeżdżam, walczę do końca, mówię, póki idzie, mówię, jakoś to się mocno nie klei, dlatego dwa gromaszu, te pojedynczy talerz z tym czyścikiem w tamtym sezonie chyba się spisał kapitalnie, mi się wydaje, no bo no nie było odpowiednich warunków i dlatego też tak to wszystko wyglądało, a nie inaczej. Już widzę, że w tym, co mam te dziurki wszędzie, to już w tym momencie się załącza się oprysk, także ta zmiana tutaj prowadzenia, ustawienia w geometrii, punkt zaczepu, a tam punkt aplikacji belki przyniosła wymierny skutek. No tak dobrze byłoby, tak troszkę byłoby pod chmurami, pod tym, bo tylko była temperatura, o, widać, że tam jedna mi się chyba przypchała, trzecia od końca, trzeba będzie ją wyjść, przeczyścić. No i tak to wygląda. Tu wiecie, na tych kamieniach nic nie rosło, ale odkąd agromarsz na tych resorach szedł, sam skrzyp. No tutaj jakby użyłby głębosza, to byłoby piękne rozwiązanie. Bo tu naprawdę jest taka ziemia, że on by tu mógł iść, bo tu i buraki były, to i tamto i... Nie mówię, że teraz, ale jakiś czas temu te buraki były, tam parę lat wstecz, 5 ostatni raz, bo to były właśnie te samo chłaste buraki, no i niestety to wszystko się okazało gdzieś, część w nasionach, część gdzieś nie wiem skąd była, czy osypana, czy co, i no i nie wyszło to zbyt świetnie, bym powiedział, jeśli chodzi o te buraki i tak sceptycznie nastawieni. O, ale będzie kontrolka. Było zostawić 210. Idealnie by zostało akurat 30 litrów. No dobra. On już tu zaczyna fukać. O, tam sobie doleje z 50. No, jeszcze coś pryska. Jeszcze coś pryska, ale to nie jest nic szczególnego, bo coś tam świruje. Tak już tylko takie kaczki robi, no ale dobra, można by powiedzieć, że wymierzyłem. No tu już będzie się kończył, można było może rozrobić, no ale dobra, no takie będzie sprawozdanie. No tu również takie pozagniatane tutaj ta ziemia i tak to wygląda, trójkąt niedosiany i ścieżka się nie rozłączyła. Wszystko do kontroli. To do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. Cześć, witam was. Zatrzymałem się tutaj, żeby wrzucić kamerę. Jesteśmy na pszenicy, która była siana po kukurydzy. Daty wam nie powiem, w ciągu 4 dni to się wszystko rozegrało.
drogi, no ale nie wcześniej niż 20. No na pewno gdzieś tam 5, 6, 7, 8, no gdzieś tak. Tam kończyłem jedną plantację 29. To było jako ostatnie na nowych ustawieniach brony. No i co tutaj się dzieje? Tu się dzieje... Troszkę grzybka widzę, no ale tutaj jedynka była robiona 22 maja. Jak po wszystkich pszenicach po kukurydzy. Łącznie z tą moją spalenizną. Dopiero tam była robiona ta jedyneczka, no i tutaj wam chciałem zaprezentować. Jakie to fajne pole jest. I tak to wygląda dobrze w tym roku, bo tutaj normalnie, gdy nie było opadów, to, to już ta cała ta góra to już było totalnie wypalone, to nawet nie było zielonego źdźbła, to już praktycznie było suche. Nie ma tu szału, no ale to jest jeszcze... Jeszcze najprawdopodobniej wrócimy tutaj z kukurydzą. Tu żadnego rzepaku nie będziemy siali, bo tu cały czas był rzepak, bo to tak w ciągu się leciało. A sąsiad rzepaka, że było fajnie, a to tylko 2 hektary, to ja też posieję rzepak. Tak co 2 lata rzepak, co 2 lata każdy rzepak. Aż w końcu powiedziałem, dosyć tego. Zmieniam filozofię, mówię, kurde, ten rzepak tu już nic nie planuje, bo tu więcej samosiewów, a jeżeli nasiałeś, mówię, to trzeba było zaorać, zostawić i byłoby chyba to samo. Co z siewem. Dobra. Krysce już kręci bączki. Straszne bączki się kręci, ale belkę tu. Widzicie, nie poorałem po swojemu i nie jestem z tego powodu zachwycony, bo... Bo akurat mi gdzieś akurat ta belka leci na tym. Na tym skosie i no nie wyszło to tak jak zawsze. Ja gdzieś tam mam tą bruzdę wcześniej i wtedy sobie po obrocie akurat wychodzi dobrze, tak pomyślałem, a może rzeczywiście źle robię za szeroko. Ale ten kawałek mnie utwierdza w tym, że jednak dobrze robię tak szeroko. Mogłoby być to, o, szersza belka 27 metrów, to można by tą bruzdę zostawiać tutaj wtedy przed, bo tam na 4 to byłoby na 5. No i wtedy to no, tak by, można powiedzieć, że jechałoby się w miarę porównym. No a tak, no nie jedzie się. No ale dobra. Trochę gdzieś te wiatry mnie tutaj nawiedzają. Ale to nic, wtedy wam robiłem tutaj to zdjęcie. No to chciałem wam pokazać za dnia, jak to wygląda. Sam kamyczek. To już totalnie mimo dobrego opadowego roku, a tylko kawałek niżej zjeżdżamy i ciut tylko lepsza ziemia, od razu ta pszenica jest inna. Ale powiem tak, no ja tutaj nie mam coś do zarzucenia na tak późny siew. Szkoda, że ta jedynka mi tak późno chyba wyszło, no ale późny siew to też powoduje to, że no nie ma takiej presji chorób, no mimo że ta wiosna była bardzo opadowa, bardzo zimna. I może też była, przez to, że była zimna, to te grzybnie się tak nie rozwijały, no bo grzyb się rozwija najlepiej jak ma, przepraszam, ciepło i wilgotno, tak? A jak on ma zimno i wilgotno, no to jest ta presja, ale można by powiedzieć, nie aż taka wielka. No co ja tutaj dokładam, tylko difekonazol i... No i zobaczymy co dalej, bo tu jest taka plantacja, że jak widzicie ta górka, mimo że padało, to ono już wysiada, a jak już przestanie padać, to ono całkiem wysiądzie, to nie, ja tu się nie nastawiam na jakieś ekstra super, że to coś będzie jakoś tam plonować nagle 8 ton. Chciałbym, no ale musiałoby się tu wiele poskładać, no bo wygląda w miarę dobrze. Bączki będą do kontroli, coś tam jeszcze złapał, coś tam prysnął. No i tutaj już wyszły pługi zagonowe. Ojciec mówił, że do siebie, bo tu z dwóch stron spływa ta ziemia, no ale przy odwrotku to raz w jedną, raz w drugą i no akurat no nie wiem jak oni to wymierzyli, na pewno krokami wymierzyli to idealnie przy tych zagonach i cały czas mam tutaj ten skos,
którym gdzieś tam walczę, on już jest coraz mniejszy z roku na rok, no bo raz ziemię w tą i te agregaty, agrotom, troszkę brona aktywne, troszkę tutaj to podrównuje. No i co jakiś czas zdarzy się ten fajny taki przyjaciel przyjdzie i będzie ci tu podmuchiwał jeszcze. No ale dobra, miało być bezwiecznie, a tak lawiruje między tym wiatrem. No to sprawdziło się, tak mówiłem, nie wiem czy wcześniej wspominałem. Jak nie pada, to wieje, jak nie wieje, to pada. No i tak cały czas tutaj coś się dzieje. Tu troszkę podsypię, 1400 obrotów, wyjeżdżam pod tą górę bez napędu. Jak on się tam trochę pogrzebie, nic mu nie będzie. No i tak to wygląda. No tu nawet tam mówiłem wam, że nie wiem przy którym to odcinku mówiłem, chyba przy tej jedynce, że tu nawet kukurydza nie urosła, tak samo tam odcinek. Może to nie było, dopiero właśnie on jest tutaj tak od tej, jak nawet widać tą mozaikę. O tak właśnie teraz jadę na szerokość opryskiwacza, no to dopiero jest lepiej. A tak jest tak naprawdę, no. No jak dla mnie, jak pada, to ja się cieszę, bo tutaj naprawdę, no mało które pole po prostu jest tak, że ta woda stoi, a raczej ten grunt jest przepuszczalny, a jak nie jest, no to jest buła i tak spływa, leci dalej. No, także tak tutaj wygląda ten kawałek. No i widzicie, no niby tutaj równałem, ale już jestem po skosie i tak nie nadążam. Tam mamy, o widzicie, kawałek moją ścieżkę jakby dalej, no to jest Emil, aż mi okulary zaparowały. To jest Emil. Tu mamy kukurydzę. Tu mamy kukurydzę. No, można byłoby to strugnąć, zobaczyć, czy się nie opryszczy. Kawałek, no coś tam opryszczył. Dobra. No to jadę dalej, no. Jadę dalej, dorzucam sobie ten difekonazol tylko i tu już jest załatwiony. Teraz czekać tylko na efekty. Jeśli chodzi o chwasty, no bo już to łyknęły. Maków to nawet tam, gdzie były zabiegi robione. No ale co się dzieje z tą euforią? Powiem wam, co wam powiem. To ona tak wygląda na zieloną, ale tak naprawdę to się tutaj coś mocno ten grzybek też czepia. Ale ktoś tu mówił o tej euforii, że ją trzeba pilnować. No niestety, no, chciałby upilnować, ale nie było jak. Nie było jak. No i taki wiaterek mi tu podwiewa. Zdarzy się. Mocniejszy podmuch, słabszy podmuch. No ale dobra. No i przytulia też tu wyszła. Proszę, jaka fajna. Mam nadzieję, że ją załatwi. Jak nie, to jeszcze będziemy reagować fluoksypyrem. Zawce 0,4 litra to będzie wystarczające, jeśli chodzi o zgarnięcie przytuli. Tak mi się wydaje, że tyle to wystarczy, bo on naprawdę fajnie zbiera tą przytulię w różnych tych fazach. No i tam trochę, o, popryskane 220 litrów. No i tak wyglądają pszenice po kukurydzy. No nie wygląda tu źle, no naprawdę, no to można by powiedzieć, że rzadko kiedy ta pszenica tak się tutaj udawała. No gdzieś te poplony też tutaj były wsiane, troszkę kukurydza. No i może z czasem troszkę tam próchnicy przybędzie, to i to będzie lepiej wyglądało. No to dobra, to ja kończę, lecę dalej. Do usłyszenia. A, tam jak te drzewa macie takie uschnięte, tam to jest właśnie ten kawałek wsiany jako ostatni, nie cały, bo tam jeszcze sąsiada jest pszenica, ale mniej więcej jak jest ten dąb i tam po prawej stronie, to wszystko się zlewa w jedną całość. No ale tam to jest właśnie 29 listopada i podobna jest do tej, można by powiedzieć. To jest dzień, dwa różnicy, to tak to wygląda. No dziękuję, do usłyszenia, cześć, pozdrawiam.